Pani Angelika Mielczarek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pani Angeliko, wielu sympatyków jazdy na łyżwach, no dla nich ten dzień dzisiaj jest szczęśliwym dniem. Tak, jest szczęśliwy. Dla mnie też jest szczęśliwy i myślę, że dla całej dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo niestety pogoda nam utrudniała start tego lodowiska, no ale udało się. Udało się i miejmy nadzieję, że już teraz będzie coraz lepiej, bo pogoda się zmieni, będzie chłodniej, będzie może trochę śniegu. No i będziemy łyżwować tutaj przez całą zimę. Bo tutaj jeszcze parę godzin temu to była chyba kałuża wody. Tak, była kałuża wody od samego rana. Pomimo tego, że było tak mokro, tak pełno wody, tak deszcz, miał wiatr, to już miłośnicy się pojawili od samego rana, ale udało się, tak? Zadowolona pani jest z frekwencji? Zadowolona jestem, no trochę zmartwiona, bo nie wszystkim udało się dostać, a więc wręcz zabrakło łyżew, ale myślę, że to dlatego, że to jest ten pierwszy dzień, a do tego jeszcze nasze Mikołajki się połączyły z tym otwarciem, stąd może takie przepełnienie, ale jestem zadowolona. To proszę teraz powiedzieć, jaka tu jest oferta dla chętnych tutaj jeździć sobie na łyżwach po lodowisku? Bilety mamy zróżnicowane, począwszy od dzieci, po osoby starsze. Można korzystać też z biletu rodzinnego, można również pojawić się na łyżwach, jeżeli ktoś ma czas, do godziny 14 w tygodniu. Wtedy bilet kosztuje tylko 5 zł. Również funkcjonuje karta seniora, seniorzy mają bilet za 3 zł. Także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i te bilety, no staramy się zawsze, żeby te bilety nie drożały, tak? Wypożyczalnia łyżew jest dobrze wyposażona? Tak, dokupujemy łyżwy co roku, także jest nowo wyposażona, łyżwy są naostrzone, także staraliśmy się, aby ten start był udany. Czy jakieś atrakcje przewidujecie, bo rozmawiałem dzisiaj z hokeistami, oni mówią, że mają swoje treningi, że prowadzą też bezpłatną naukę jazdy na łyżwach. Tak, 2 razy w tygodniu są u nas hokeiści w środę i w niedzielę o godzinie 17 można przyjść i skorzystać z bezpłatnej nauki jazdy na łyżwach. A taki sprzęt, widzę, że też są pingwiny, takie rzeczy, które ułatwiają początkującym poruszanie się po lodzie. Tak, tak, chociaż z tego co wiem, to instruktorzy nie do końca zalecają używanie, tylko raczej starają się na głęboką wodę wrzucić młodych ludzi, ale jest taki sprzęt i dla tych, którzy czują się bezpiecznie przy jego użyciu, jak najbardziej można, jest i można korzystać z niego. Łukasz Walczak. Dzień dobry, Zdzisław Kącki. Panowie, jesteście hokeistami. Jeszcze niedawno w ogóle nie było wiadomo, że hokej w Kołobrzegu, hokej nad morzem, bo to się wszystko kojarzyło z południem Polski, jeśli już, a jednak macie się dobrze. Tak, mamy się bardzo dobrze. Zapraszamy wszystkich chętnych, żeby się do nas zgłosili. Mamy na Facebooku założoną stronę. Tam na pewno można uzyskać wszelkich informacji na temat treningów, spotkań. Chętnych zapraszamy na początek nawet bez sprzętu. Mamy troszeczkę sprzętu zebranego, więc na sam start, jeśli ktoś będzie chciał spróbować i zacząć, na pewno zostanie ubrany jak prawdziwy hokeista, żeby mu się oczywiście nic nie stało i żeby wszystko przebiegało bezpiecznie i no i z zabawą, tak? No bo to też chodzi o to, żeby się przy tym dobrze bawić, uprawiać sport. No właśnie, jest. Panie Zdzisławie, czekaliście na, jako hokeiści, czekaliście na otwarcie lodowiska chyba z utęsknieniem. Oczywiście. Jest lodowisko, to i musi być zabawa na nim. Oczywiście pomagamy tutaj w organizacji różnych imprez na lodowisku, pomagamy w uczeniu dzieci, w jeździe na łyżwach. No jesteśmy zaangażowani. No właśnie, ta nauka jazdy na łyżwach to jest też no, bardzo ważna rzecz, bo dzieciaki przychodzą, mogą się potłuc, a tutaj wy w tym pomagacie. To jest podstawa w ogóle do hokeja, do jazdy szybkiej, do różnych sportów na lodzie. Podstawa to jest umiejętność jeżdżenia. A zasady bezpieczeństwa, tak. Jeśli mógłbym tutaj jeszcze dodać, 2 razy w tygodniu my jako klub hokejowy nieodpłatnie tutaj właśnie na lodowisku udzielamy lekcji, także gdyby chciał ktoś doszlifować, podpytać się jakichś technik nowych jazdy do tyłu, przeplatanek i tego typu podobnych trików nawet na lodzie, to śmiało zapraszamy na lodowisko i też informacje na ten temat, kiedy te darmowe lekcje będą przez naszą sekcję hokejową udostępniane, będą na Facebooku. Czyli wcale nie trzeba być hokeistą, żeby uczyć się od nas jazdy na łyżwach? Tak. No tak można powiedzieć, ale to jest początek.
ale jesteśmy między innymi po to, żeby znaleźć sobie zawodników, bo to najczęściej jest tak w zespołowych grach, że młodzież kończy szkoły, albo idą na studia, albo idą do pracy gdzieś, poza Kołobrzeg często, no i znowu brakuje ludzi, znowu trzeba szkolić. Trudno jest zebrać, mało popularny jest hokej w Kołobrzegu. Czy to trudna dyscyplina? No trzeba powiedzieć, że jest dość trudna. No dość trudna, ale myślę, że tutaj właśnie przy naszym wsparciu i pomocy, nawet jeżeli ktoś zaczyna przygodę na lodzie, to myślę, że na pewno dużo, dużo szybciej opanuje jazdę i panowanie nad kijem i nad krążkiem na lodzie, jeżeli podejmie się tutaj z nami gry, zabawy i współrywalizacji. Wydaje się, że to sport dla twardzieli. No tak, paru zapaleńców. Powiedziałbym, że to troszeczkę może być stereotyp. Często właśnie w telewizji jest to pokazywane jako bijatyki i tak dalej. Często jest to właśnie też robione pod publiczność. U nas nigdy nie tego typu zdarzenia nie miały miejsca. I powiem tak, że przez wiele lat, jak tutaj już trenuję, no nigdy się nic nikomu poważnego nie stało, więc ten sport też jest dość bezpieczny, no ale to tak jak w każdym sporcie, tak? Zdarzają się kontuzje, ale ich jest naprawdę niewiele. Trzeba dodać, że w sporcie amatorskim, hokejowym są trochę inne przepisy. Byle jakieś tam sztuknięcie, od razu się idzie na ławkę kar. To nie jest tak, jak że boks jest uprawiany. Tak nie ma. Czyli zasady fair play tutaj obowiązują. Oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. Pomagamy sobie wręcz, jeżeli widzimy, że ktoś jeszcze się musi poduczyć, to celowo na przykład troszeczkę mu podajemy w łatwiejszych sytuacjach, żeby właśnie się nauczyć tej gry, żeby właśnie, no, żeby się przyjemnie tutaj spędzało na lodzie ten czas. Wy już sporo lat funkcjonujecie, to widać, że jest to taka dyscyplina, która wciąga. O, jak najbardziej. W ogóle to przy okazji chciałem powiedzieć, że bardzo chcielibyśmy, żeby miasto się bardziej zaangażowało tutaj w naszą działalność. Jakby to powiedzieć, no przy organizacji jakichś turniejów, które też robimy. Bardzo ważnym jest tutaj na pewno zadaszenie lodu. To jest powtarzany temat co roku. No niestety jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych, jeżeli tutaj chcemy uczęszczać, trenować. Tak jak tutaj, no teraz pan musi się łapać za kaptur, żeby wytrwać. Gdyby było to zadaszenie, nie byłoby tego problemu. Pod zadaszeniem też ten lód jest utrzymywany w dużo, dużo lepszym stanie. Są mniejsze koszty summa summarum eksploatacji lodowiska. Więc zadaszenie, tak? Zadaszenie to na pewno by i rozpromowało samą jazdę na łyżwach, bo w każdych warunkach wtedy pogodowych możemy jeździć. Sezon jazdy tutaj na lodowisku znacząco by się wydłużył. Nawet no, jeszcze raz tyle, czyli nie 3 miesiące, a pół roku prawie by lodowisko mogło spokojnie funkcjonować. Więc no tutaj no, prośba może, no prośba. No, na pewno by warto było, żeby to lodowisko zadaszyć i żeby to dalej tutaj ten sport promować. Chciałbym też jeszcze dodać, że w zeszłym roku udało nam się zorganizować pierwszy turniej hokejowy. I w tym roku o puchar. Tak, tak. I w tym roku będzie oczywiście kontynuacja, będzie drugi turniej. Zapraszamy tutaj okoliczne drużyny, bo jak okazuje się w każdym, nawet i na dużo mniejszych miejscowościach jak Kołobrzeg, są drużyny hokejowe, ale i nawet dużo lepiej funkcjonują, z tym, że dużo lepiej im to wychodzi, dlatego że mają zadaszenie. Tak? Nie są uzależnieni od tych warunków atmosferycznych. Dorota. Zuzia. Ola. Malwina. Malwina, czekałaś chyba z niecierpliwością na to, aż otworzą lodowisko? Tak, miało być 6 grudnia, ale dzieci się to żyło. Lubisz jeździć na łyżwach? Kocham. Opowiedz więcej o tej pasji. Dlaczego kochasz? No bo bardzo fajnie się jeździ na lodzie, jest tak ślisko i można robić dużo różnych trików. A jak jest u ciebie? No, ja swoją przygodę z łyżwiarstwem zaczęłam 5 lat temu i to nie na tym lodowisku, ale od 4 lat już jeszcze na tym i jest bardzo świetne. Aha, czyli to już jesteś poważniejszego, skoro mówisz o przygodzie. No tak. A
No, ja lubię łyżwiarstwo i to się zaczęło od tego, że siostra mnie wzięła na lodowisko i od tego czasu, no praktycznie codziennie jestem na lodowisku. Trudno się nauczyć jeździć na łyżwach? Nie, łatwo. A jakie byś poradziła tym dzieciom, które jeszcze nie jeździły, jakie pierwsze kroki mają stawiać, co mają robić? Najpierw, żeby jeździły z pingwinem, potem, żeby wzięli kogoś dorosłego, żeby pomógł im jeździć. Pingwin? Co to jest takiego? Jest jakby taka pomagajka do jeżdżenia. Pomagajka do jeżdżenia. A jakie są takie podstawowe zasady bezpieczeństwa? Mieć na pewno rękawiczki, bo jak ktoś może się wywalić, to może ktoś mu zrobić krzywdę łyżwą. No żeby, nie wiem, każdy jechał w tym samym kierunku, bo na przykład jakby ktoś pojechał w tym przeciwnym, to by się zderzyli osoby. No właśnie, a jakie są takie niebezpieczne sytuacje, czy się zdarzają na lodowiskach? Na przykład, gdy ktoś jedzie, ktoś się wywali i na przykład przez nieuwagę można komuś zranić palce. Można jeździć i wywalić się do tyłu. Jakby jak się jeździ bez zabezpieczeń, można nawet złamać rękę. A ty jakie widzisz niebezpieczeństwo? Żeby zawsze być z kimś dorosłym, żeby pomagał, jeszcze się nie umie dokładnie jeździć, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się stanie. A jakie tu można sobie zabawy urządzać na lodowisku? Bo można tak po prostu jeździć sobie w kółko, a można coś wymyślać? Można. Na przykład? Na przykład można bawić się w różne zabawy i tak dalej. Bo można robić różne wyścigi, na przykład z koleżankami i kolegami. Można się ganiać, no ale wiadomo, że bezpiecznie, no bo można się też zranić. Bezpieczne, ale fajne. Tak. A ja nie wiem już tak. Nie wiesz, a tutaj są też hokeiści, jest klub hokeja na lodzie. Tutaj widać, że robią pokazy, takie piękne stroje. Pomyślałyście o tym, że można nad morzem uprawiać hokej na lodzie? Nie pomyślałam, ale pewnie są takie specjalne sale, gdzie jest specjalnie tak zimno, żeby mogli jeździć na lodzie. Tutaj? To normalnie raczej. Ja wiedziałam o tym, że można robić hokej na lodzie, bo już oglądałam dużo takich filmów, gdzie... Nad morzem. Wiem. Gdzie grają takie hokeje nad morzem. Spróbowałabyś swoich sił w hokeju na lodzie? Tak, myślę, że spróbowałabym, bo to jakby nowa rzecz do spróbowania i można by było zacząć jakby to robić, bo sport jest najważniejszy, tylko że bezpieczny, ale myślę, że hokej na lodzie w zabezpieczeniach by był dobrym sportem. Nie wiem, ciekawe by to było, taki hokej na lodzie. A powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że sport w ogóle jest najważniejszy. Dlaczego? No bo na przykład jak się nie ma sportu żadnego, to na przykład nie rozwija się pasji, można też mieć dużo chorób związanych z tym, można... A poza jeżdżeniem na łyżwach, czy uprawiasz jeszcze sport w innych porach roku i jaki? Jeżdżenie na rolkach, wrotkach, siatkówka, piłka ręczna. Ty też uważasz, że sport jest taki ważny? Tak, też tak uważam. I co się robisz poza łyżwami? Tańczę, jeżdżę na rolkach, łyżwach, na wrotkach. No i też czasami gram w koszykówkę z bratem. No ja jeżdżę na łyżwach, jeżdżę na rolkach albo na wrotkach, zawsze z przyjaciółmi i zawsze sobie tak robimy tak jakby wyścigi o coś i na przykład o jakiegoś cukierka czy coś. I to latem wszystko.